Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jeżeli się tak popatrzy na wojsko amerykańskie, no to wojsko amerykańskie zlewa ciało kompletnie. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, ogólnie rzecz biorąc, lewacy, no to chcą zniszczyć wojsko. Dlaczego chcą zniszczyć wojsko? No bo oni wolą tylko, żeby mieć Urząd Bezpieczeństwa, żeby mieć policję, żeby mieć partię. No i chcą mieć władzę, a wojsko, no to zawsze doprowadza do tego, że jest jakaś taka junta wojskowa, gdzie tam wykształceni generałowie, pułkownicy się denerwują, odsuwają polityków, no i wprowadzają swoją władzę. No tak było w Hiszpanii, w Argentynie, w Polsce Jaruzelski wprowadził władzę wojskową. Przez lata tak było przecież w Chinach. No w Afryce teraz to gdzie tam w Gujanie, czy w Ganie, Gujana to gdzieś przy Karaibach w Ameryce Południowej. W Ganie. Ganie tam się prezesami porobili, prezydentami. Także wojsko, no to jest jakieś takie miejsce, gdzie ludzie idą jako ostatnia deska, jakaś szansa. W Ameryce przez ostatnie 20-30 lat, no to taką szansą to też zaczęło być, powiedzmy, szli do wojska transwestyci, no i wojsko robiło im operację zmiany płci. Tak, także tak było. Przez ostatnie 20 lat, no to wojsko zaczęło się zajmować tym, żeby powiedzmy była ochrona środowiska, żeby ocieplenie ziemskie zlikwidować, wszystkiego tego rodzaju rzeczy. Także jeżeli Ministerstwo Obrony pod Bidenem miało całą tą plamę z Talibanem, miało całą tą planę z Afganistanem, w ogóle zapomina, co Chiny zaczynają robić, szczególnie z Tajwanem. No i tracą i tracili czas i pieniądze i źródła na wszelakiego rodzaju strategię klimatyczną czy tego rodzaju rzeczy. No, wypuścili raport tej strategii całej. Całe źródło tych wielkich wpadek, no to jest to, że wszyscy ci lewacy, którzy poszli do wojska, żeby mieć słodką posadkę, no bo tam siedzą za biurkiem, przepychają te ołówki czy długopisy, klikają na tych komputerach, strzelać nie muszą, są po prostu teoretycy, amatorzy, no ale to zawodowi żołnierze, którzy nigdy nie strzelali, no i oni zaczynają się poczuwać do tego, że muszą zmienić społeczeństwo, że muszą zmienić świat. No i zapomnieli, kto jest wrogiem. Oni zapomnieli, że wrogiem to jest ktoś, kto przyjdzie z karabinem i zacznie strzelać i ci napadnie na kraj. I skoncentrowali się na środowisku, na COVID-zie, na sprawach społecznych, tego rodzaju rzeczy. Chiny to akurat jest bardzo ciekawy przykład, no bo oni przez lata byli ścigani przez Europejczyków, przez Amerykanów. Później Japończycy napadli na Manchurię. Później Amerykanie przez Burmę, no to dawali im tam miliardy dolarów, żeby walczyli z Japończykami. Rząd przedwojenny Chiang Kai-sheka, no to prowadził wojnę. Komuniści byli trochę tak z tyłu. No to było tak podobnie jak w Polsce było Armia Krajowa i Armia Ludowa i Bataliony Chłopskie. Armia Ludowa i Bataliony Chłopskie, no to było komunistyczne organizacje. No to one były tylko tam podtrzymywane przez komunistów ruskich. Rzucali im tam jakieś TPP-sze i tak dalej, ale to była mała rzecz. No ale po wyzwoleniu, po 1945 roku komuniści opanowali Polskę, Stalin najechał, no i to samo się stało z komunistami. Chiang Kai-shek wycofał się na Tajwan. No i teraz Chińczykom chce się zapanować nad całym Morzem Chińskim. Tam oni 90% wody, to oni mówią, że to jest ich woda. Zasypują
No bo cały ten archipelag od Sachalina przez tą Japonię tam do dołu, aż do Singapuru jeszcze niżej, no to są te różne takie małe wysepki, no to oni przebudowywują to, dosypują, no bo to zawsze te prawo międzynarodowe, morskie, no to jest tam 100 czy 200 tych mil nautycznych, to tam ze 300-400 kilometrów naokoło, to łowienie podchodzi pod to, wydobywanie ropy czy innych tam źródeł podchodzi pod własność, no i oni to robią, ale największa sprawa to jest to, że chcą opanować Tajwan, no bo komuniści ciągle mówią, że to jest terytorium chińskie, że Tajwan to jest jedna z Stanów, jak oni to nazywają, uleciało mi z głowy. W każdym razie prędzej czy później napadną na ten Tajwan. No Amerykanie zawsze im pomagali. Pomagali już Tajwanowi, ale teraz Biden, no to kocha komunistów. Można powiedzieć, że Joe Beijing Biden. Bidena administracja to bardziej właśnie interesuje środowisko naturalne i ocieplenie i COVID niż cokolwiek innego. Ten czarny sekretarz obrony Lloyd Austin, no on został wybrany tylko ze względu na kolor skóry, nie dlatego, że był najlepszy, tylko za punkty za pochodzenie. No to on powiedział, że bezpieczeństwo narodowe no to jest zagrożenie środowiskowe podchodzi pod to. Także widać, co oni mają na myśli. No i rozkazał. Sekretarz obrony czarny Lloyd Austin powiedział, że trzeba zrobić, że trzeba ustawić priorytety te środowiskowe. Następny fachowiec od wojskowości, szef sekretarz marynarki wojennej Carlos del Toro, no to też został wybrany na tą pozycję, tylko dlatego, że jest Latynosem. No i on powiedział, że niekoniecznie, że największym zagrożeniem dla marynarki amerykańskiej wojennej, no to są Chiny, zmiany klimatyczne i COVID. Także on porównał, ustawił w jednej linii, przepraszam, ustawił w jednej linii ludzi, no i powiedzmy naturę, tak? Naturę i medycynę postawił w jednej linii. No, natura i medycyna w zasadzie nie myśli i idzie w tym kierunku, w jakim idzie. No a przeciwnik wojskowy, no to troszeczkę wie co robi, tak? Także to jest kretynizm. Kretynizm Carlos del Toro. Chyba nie rozumie, że ludzie, że oponenci no to jakoś tam planują, mają jakąś strategię i każdy rozumie, że oni sobie powolutku drepczą, Chińczycy sobie powolutku drepczą, no ale idą w kierunku, można powiedzieć, opanowania komunistycznego świata, tak jak ZSRR to próbowało zrobić. No ale to widać właśnie na przykładzie tych wysp. Te wyspy, no to jest jedna wielka sprawa. No i Tajwan ma dużo tych zasobów finansowych, ekonomicznych, możliwości finansowych. I teraz trudno przewidzieć, co wojsko może zrobić w tym rejonie. Japończycy się nie opindalają. Oni ostatnio wysłali parę krążowników, parę tam swoich tych samolądów do tej cieśniny, wlatywały samoloty w tą strefę obrony Tajwanu, także prowokują. Ostatnio robili jakieś ćwiczenia z rakietami z super bariera dźwięku, no już zostaje przekraczana przez te wszystkie rakiety chińskie.
przymierzają się do broni nuklearnej, robią najróżniejsze numery z tą sztuczną inteligencją i ze szpiegostwem. Także robią wszystko jako ludzie przeciwko ludziom, tak, wrodzy przeciwko wrogom, a amerykańscy wojskowi martwią się o środowisko, o zmiany klimatyczne, o COVID. No to mogą być różne konsekwencje, no ale to jednak nie można tego przewidzieć. No nawet jeżeli zmiany środowiskowe będą, no to co? No to Miami będzie, powiedzmy, pod wodą, no to ludzie się przeniosą w inne rejony. Sahara to była dżungla tam milion lat temu, dlatego z tej dżungli to jest tyle ropy pod tym piaskiem, a na górze jest piasek. No 10 tysięcy lat temu, czy tam 7 tysięcy lat temu, no to to Egipt no to był w zasadzie koszyk zbożowy. Europa była, dostawała dużo właśnie tego zboża z Afryki. No a teraz Egipt, no to jeden wielki piasek. No i ludzie się przeprowadzają. Ludzie się ciągle przeprowadzają, adoptują. Bo kretynami, wszyscy kretyni na dzień dzisiejszy, no to mówią, że za 100 lat temu to straci miejsce zamieszkania 100 milionów, czy tam miliard ludzi. No ale to nie jest prawda, bo za 100 lat, no to ludzie będą się przemieszczali w inne rejony, w jakieś wyższe rejony, tam gdzie powiedzmy winorość nie rosła 50-100 lat temu, no to teraz zaczynają rosnąć winorośle i tak dalej. No każdy normalny to rozumie, że ta zmiana klimatyczna była, jest i będzie. Pytanie jest tylko, nawet jeżeli te samochody i lodówki, te neony, freony i inne argony, które są wypuszczane i ta dziura ozonowa się powiększa, no czy to jest warte, czy to nie jest warte, tak? No jeżeli człowiek ma biegać z dzidą i jeździć na koniku, no wszyscy przeciwnicy tego rozwoju, no to też chcą krowy zniszczyć, chcą, żeby ludzie jedli tylko trawę i marchewkę, no bo mówią, że krowy pierdzą i wydają metan, a i z tego gnoju wychodzi metan, a one jeszcze dodatkowo pierdzą i to wszystko idzie w tą strefę ozonową i jest coraz cieplej. Także ci idioci, no to są idioci. No, nie można zatrzymać tego postępu i to idzie w tym kierunku. Ale to, że weszło to do wojska, no to jest nienormalne. No jaka jest strategia? No strategia żołnierze, no to muszą jednak myśleć nad strategią i teraz z Chinami, no to może być problem, no bo każdy normalny rozumie, że jest coś takiego jak logiczny paradoks wojskowy, no bo jeżeli coś się uda i coś zwycięży i ktoś wygra wojnę, no to już ten przeciwnik będzie znał tą metodę, no i nie można tego zastosować. No, walka wojenna metodami z poprzedniej wojny, no to jest w zasadzie przegrana, no bo ten przeciwnik wie, co było zrobione, no i już nie powtórzy tej pomyłki. No i tak samo ze środowiskiem. Ludzie przez 100 lat, no to jest 5 pokoleń, no i każde następne pokolenie po prostu się przesuwa tam, gdzie będzie lepiej. Na wojsku odzwyczaili się od obrony, tak? Wojsko amerykańskie, no teraz tak skapcaniało, można powiedzieć. Ale jak się patrzy, powiedzmy, na takie skomplikowane rzeczy, jak natura, no to ta natura jednak się powtarza, ale na przykład te wszystkie lockdowns, te wszystkie zamknięcia i te nakazy masek tam 100 lat temu, kiedy to była ta hiszpańska grypa, no to jakoś działała, no ale teraz po 100 latach, no to już ludzie wiedzieli, tak, ludzie wiedzieli, że powinni ograniczać spotkania i tak dalej, i tak dalej. Też szczepionki
szczepionki pomogły, no ale te szczepionki, no dzisiaj w Ameryce, no to wyrzucają z pracy, ludzi, którzy powiedzmy byli chorzy, a nie chcą szczepionki. No to już jest bandytyzm, no bo jeżeli ktoś był chory, no to masz te swoje antyciała, no i nie powinien być zmuszany na to, żeby brać szczepionki, no ale, jednak wyrzucają, tak, także to jest ten komunistyczny zamordyzm. No i to nie jest rola wojska, to nie jest rola ogólnie rzecz biorąc, no do pewnego stopnia rządu, ale zdecydowanie nie wojska. No wojsko ma minimalizować ten wypuszczanie tego węgla, dwutlenku węgla, węgla w powietrze, czyli ma zredukować powiedzmy zużycie tych paliw kopalnianych, czyli ropy, tego paliwa odrzutowego, ale to nie jest to takie proste. Metr sześcienny powiedzmy tej ropy czy paliwa odrzutowego, który jest tam używany w czołgach i w najróżniejszych maszynach wojskowych, no to metr sześcienny, no to na te baterie, no to potrzeba tam 10 metrów sześciennych baterii. No i teraz problem jest taki, jak naładować te 10 metrów sześciennych tych baterii. No to też potrzeba powiedzmy metr sześcienny tej ropy. Także to jest paranoja. Teraz ostatnio był zjazd amatorów samochodów elektrycznych i oni pojechali na zjazd, pojawiło się tam chyba 5 czy 6 tysięcy ludzi tych z tymi samochodami, ale się nie zorientowali, że nie będzie jak ich ładować. Także przyjechały ciężarówki napędzane ropniakami, wszystkie te samochody, wszyscy ci debile, którzy mówili, że to są czyste samochody, oni stali te wielkie ciężarówki na ropę po prostu ładowały te parę tysięcy samochodów, żeby one mogły powrócić. No. Wydawało mi się, że to jest, że to jakaś komedia Barei, no ale tak jest. Po prostu pojechali, no i nie zastanowili się, że tych włączników, wyłączników, wtyczek zabraknie, tego przepływu prądu w tym rejonie. No i to wojsko było zmuszane. Wojsko jest zmuszane do tego, żeby patrzyło się właśnie w kierunku tych elektryczności, tych baterii. No, czołgu na baterie, no to długo jeszcze nie będzie. No dlaczego długo czołgu na baterie nie będzie? No bo w tym czołgu to jednak ten litium, te litium jest w tych bateriach. No i niestety taka nawet ciężarówka, czy Tesla, która jeździ, no to tam ma pod tym siedzeniem tylnym tam 100 czy 200 kilogramów tego litium. No to z reguły tam w Tesle nikt nie strzela żadną rakietą, ani innymi pancerfaustami. W wypadku czołgu, jeżeli taki pancerfaust by strzelił w tą baterię, w ten akumulator litiowy, no to po prostu ci ludzie tam w środku, no to zostaliby po prostu, no możecie sobie wyobrazić, co się stanie. Tak, także czołgu nie zrobią w bombę wybuchową z własnego życzenia. No i tak samo ciężarówki, czy różne SUV, kanister benzyny, czy dwa kanistry, to po prostu się dolewa i to zajmuje 5 minut, żeby nalać taki kanister, czy tam 30 sekund, a te akumulatory, no to zajmuje powiedzmy, jak najszybciej by nie ładowali, no to jest tam ileś kilowatogodzin na ileś tam amperów, na moc, na minuty, na sekundy. Także wojsko odeszło już dosyć daleko od swojej roli obronności i zamieniło się w instytucję, powiedzmy, socjalną, społeczną. No i tam dostało się bardzo dużo wojowników o sprawiedliwość społeczną. No i tak się zniszczyła marynarka wojenna, armia, no i do pewnego stopnia lotnictwo. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.